jak wspomniałem. Ja jako przewodniczący tego zgromadzenia, szef sztabu organizacyjnego, czegoś mógłbym sobie życzyć, to tego, że każdy z was, że każda z obecnych tu osób naprawdę szczerze wyryje to hasło w swoim sercu, że hasło Wielkiej Polski Mocno My będzie motywem przewodnim działalności każdego z nas, że uwierzymy, że możliwa jest wielka, dumna, bogata, silna, a przede wszystkim niepodległa Polska, a to zależy tylko od nas, od takich ludzi jak my, którzy potrafią dla tej Polski walczyć i pracować. Bo szanowni państwo, za to, czy walczyliśmy o Polskę, za to, co zrobiliśmy z tym naszym pięknym dziedzictwem, każdy z nas odpowie kiedyś przed Panem Bogiem. I chciałbym, żeby każdy z nas dumny mógł stanąć wtedy i powiedzieć: byłem mocą Wielkiej Polski. Dziękuję bardzo, oddaję głos kolejnym mówcom. Czołem Wielkiej Polsce! To już 15 raz przejdzie Marsz Niepodległości przez Warszawę. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim z państwa, którzy byli na wszystkich 15 marszach. I serdecznie przywitać wszystkich, którzy są tym razem po raz pierwszy. Rozmawialiśmy w ostatnich dniach między sobą i jeden z nas powiedział starszym wiekiem, że te Marsze Niepodległości są tym, czym dla pokolenia naszych rodziców i naszych dziadków były wielkie manifestacje antykomunistyczne. Przeżyciem formacyjnym, przeżyciem pokoleniowym. Dlatego bardzo dobrze, że właśnie w tym nowym kontekście politycznym idziemy pod hasłem Wielkiej Polski Moc to My. Bo to, czego potrzebują Polacy, to wyzwolić swoją moc, obudzić tą moc, pokazać, że jesteśmy jednością, pokazać, że nie damy odebrać sobie niepodległości, nie damy odebrać sobie wolności, nie damy odebrać sobie haseł, z którymi maszerowali na sztandarach 2 godziny temu żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych na placu Piłsudskiego, a mianowicie Bóg, honor i ojczyzna. Nie damy sobie mówić, że to są hasła faszystowskie. Idziemy razem w Marszu Niepodległości, proszę państwa, żeby pokazać, że jest moc w narodzie, że niezależnie co się dzieje w mediach, co się dzieje w parlamencie, co się dzieje w polityce, to o tym państwie stanowią Polacy. Siłą Polski są Polacy, którzy znają swoją tożsamość, którzy mają swoją tradycję, którzy nie wyrzekną się wiary swoich ojców, którzy nie sprzedadzą za żadne ani eurosrebrniki, ani transatlantyckie srebrniki, ani za żadne kłamstwa czy szantaże ze wschodu czy z zachodu. Nie sprzedają tego, w co wierzą. Nie sprzedadzą tego, o co walczyły poprzednie pokolenia. Tym jesteśmy zjednoczeni pod biało-czerwoną flagą, głosując na różne partie, żeby było jasne. Mając czasem różne przynależności klubowe, organizacyjne, społeczne, ale potrafimy się zjednoczyć. I musimy pokazać w życiu społecznym, w życiu narodowym, że tą moc, która drzemie w Polakach, potrafimy wyzwolić. Że ta moc stanie na przeszkodzie każdemu, kto będzie chciał pozbawić kolejnych kompetencji nasze państwo. Kto będzie chciał Polaków upokarzać, kto będzie chciał Polaków przeciągiwać, odbierać im godność. Na to nigdy naszej zgody nie będzie. Ocalimy naszą wolność, ocalimy naszą tożsamość i co bardzo ważne, Polska musi być zamieszkiwana przez Polaków. Przekażemy ją następnym pokoleniom, żeby za 15 kolejnych lat ten Marsz Niepodległości był liczny, żeby tu było dużo młodzieży, żeby tu było dużo dzieci, które będą uczyły się patriotyzmu, a nie kosmopolityzmu, a nie internacjonalizmu, bo mamy tego aż za dużo z każdej strony. A polskości za mało i trzeba jej więcej. I po to razem maszerujemy. Dziękuję bardzo.
Thank you.
Federacja! Słuchajcie, byłem tutaj na tym marszu od 2011 roku. Pamiętam, jak niektóre wartości, które nowoczesna lewica chce wpoić nam jako wartości nadrzędne, płonęły na placu Zbawiciela. Dlatego musimy pamiętać o jednym. Nie tęczowa, nie lewicka, tylko polska, katolicka. Bardzo cicho, więc może bez intonacji, nie? Może muzyka coś tutaj. Nie tęczowa, nie lewicka, tylko polska, katolicka! Thank you.
ludzie wszyscy ją strzelali. Thank you.
wtedy i przedtem. Ruda, broda, orła nie pokona! Ruda, broda, orła nie pokona!